Przed montażem przygotowujemy podłoże, a w zależności od koncepcji również ściany w okolicach brodzika. Każdy brodzik posiada instrukcję i kartę gwarancyjną. Przed montażem sprawdź wszelkie potrzebne elementy. Najlepiej rozłożyć je na podłożu i porównać z tabelą w instrukcji. Nie każda wersja posiada cztery nogi, dlatego przygotuj tylko tyle nóg, ile będziesz potrzebować do Twojego brodzika. Zgromadź wszystkie potrzebne elementy i zacznij pracę od skręcenia nóżek. Następnie przykręć nogi do dna brodzika za pomocą wkrętów. Wygodniej będzie to robić, gdy zdejmiesz plastikowe końcówki. Wkręty znajdziesz wśród dostarczonych elementów. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wysokości. Połóż poziomicę na nóżkach i zmierz wysokość od podłogi do dolnej krawędzi poziomicy. To właśnie od tej wysokości musisz odmierzyć około 5-6 cm poniżej wyznaczonego poziomu i wywiercić otwory pod mocowanie brodzika. Pamiętaj, że wiercenie w glazurze wymaga wcześniejszego zaklejenia miejsca taśmą malarską. Zacznij od zaznaczenia wysokości, a potem sprawdź, jakiej szerokości jest brodzik, aby nie wykonać otworu poza jego krawędzią. Nie przykręcaj uchwytów za mocno. Mają one specjalne podłużne otwory po to, abyś mógł po ich przykręceniu idealnie je wypoziomować. Teraz nakładamy brodzik, ale tylko po to, by zaznaczyć miejsce otworu na syfon. Najlepiej je zakreślić ołówkiem. Następnie przygotuj wszystkie elementy syfonu. Wybierz odpowiednią grubość końcówki rury. W razie potrzeby odetnij końcówkę. Pamiętaj o wszystkich uszczelkach i na koniec zamontuj syfon w ścianie, kształtując go tak, by wlot znalazł się tuż pod otworem w brodziku. Teraz możesz nałożyć brodzik na uchwyty mocujące i przejść do poziomowania. Użyj poziomicy, by sprawdzić poziomy i w razie potrzeby wyreguluj je nóżkami. Na koniec kontrujemy nóżki nakrętkami, by poziom się nie zmieniał. W naszym przypadku brodzik będzie obudowany kafelkami, dlatego najpierw montujemy podstawę z płyt OSB. Dopiero po jej zamocowaniu i uszczelnieniu brodzika można przykleić płytki i fugować. Na sam koniec pozostaje nam zerwać folię ochronną i uszczelnić brodzik silikonem. Pamiętaj o taśmie ochronnej. Najłatwiej wyrównać silikon palcem. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z użytkowania samodzielnie zamontowanego brodzika firmy Cersanit.